Trwa realizacja projektu budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław-Psary, Szymanów-Krzyżanowice na terenie gminy Wisznia Mała, realizowanego w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Aktualnie jesteśmy już po zakończeniu prac związanych z połączeniem naszej kanalizacji z kanalizacją miasta Wrocławia. Aktualnie trwa uzbrajanie powstałego przewiertu. W najbliższym czasie umożliwi on nam już odbiór ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi, jak również do końca roku chcemy podłączyć przynajmniej te obiekty, które są wzdłuż ulicy Głównej w miejscowości Psary. Firma IDS Bud S.A. kończy realizację robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie osiedla Widawa we Wrocławiu. W ostatnich miesiącach sukcesem zakończyły się prace prowadzone metodami bezrozkopowymi, horyzontalnego przewiertu sterowanego HDD oraz mikrotunelingu. W chwili obecnej zwiększył się obszar działań wykonawców w ramach realizowanego przez PGK projektu. Oprócz miejscowości Sary oraz osiedla Widawa we Wrocławiu, w tej chwili realizowane są też roboty w miejscowościach Szymanów i Krzyżanowice. W miejscowościach Szymanów i Krzyżanowice od czerwca bieżącego roku pracę realizuje firma Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EkoWod spółka z o.o. Realizujemy te roboty od niedawna, prowadzimy je w Szymanowie w rejonie ulicy Lutniczej, Widawskiej i Ogrodniczej, w Krzyżanowicach, w rejonie ulicy Polnej. Planujemy jeszcze w tym miesiącu wybudować pierwszą przepompownię ścieków w miejscowości Krzyżanowice, jedną z kilku zaprojektowanych. W miejscowości Psary pracę kontynuuje firma Elektrotim S.A. W ramach naszej umowy wykonaliśmy kanalizację sanitarną w głównej drodze w Psarach, byłej drodze powiatowej DK5. Roboty zostały zakończone, trwają procedury odbiorowe. Wystąpimy w tym miesiącu jeszcze do nadzoru budowlanego o pozwolenie na użytkowanie, aby mieszkańcy mogli się podłączyć do kanalizacji.